wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Mirosława Longnoba cofniętego w czasie. Dawno, dawno nie było. O matko, jak dawno nie było tego. To jest chyba ostatni odcinek w tym sezonie, bo Mirek kończy już studia. No i cóż, żegnamy się ze studiami. Mirek zacznie swoje nowe życie w Miłowie. Ja już pytałam na grupie, czy chcecie, żeby mieszkał w jakimś domu ze współlokatorem, czy żeby wynajmował mieszkanie, i z tego co pamiętam, najwięcej głosów było, żeby wynajmował sam mieszkanie w mieście, więc tak też uczynimy w drugim sezonie oczywiście, bo pierwszy się skończy właśnie tutaj na studiach. To byłoby tyle, jeśli chodzi o o te oficjalne sprawy, jeszcze prysznic. Ja bardzo dawno nie grałam i nie pamiętam za dobrze, co tu się działo, ale wiem, że trochę nie grałam, żeby właśnie dobić ostatniego dnia studiów i żeby podbić dziewczynom tutaj wszystko. Chciałam, żeby one też skończyły i żeby razem z nami poszły po... razem z nami poszły po... Ja dzisiaj po prostu nie wiem, co gadam. Żeby były mniej więcej na tym samym poziomie i żeby również mogły się wprowadzić do Miłowa. Halo, ja tu biorę prysznic. One ciągle tu są zatrute czymś, naprawdę. Wiecznie. Weź sobie kawałek pizzy. Co ty chcesz? To idź spać. O co ci chodzi? Nie mogę się ciągle wami zajmować. Jest z wami gorzej niż z dziećmi. Ja tu mam Mirka na głowie. Także już się nie mogę doczekać, aż się doprowadzimy na swoje i Mirek zacznie życie. Ma to pragnienie, bo już zapomniałam. Maszyna do rekin biznesu. No dobra. Czyli musimy iść w przedsiębiorczą karierę, Mirek. A tam twój biznes na ciebie czeka. On ma tutaj już fajnie, ładnie podbite wszystko, więc na egzamin będzie akurat w sam raz. Dobra, moi drodzy, ogarnęłam. Mamy niedługo egzamin. I zrobimy sobie to przyjęcie w togach. O Boże. W ogóle z kim ty masz romansy, a z kim nie? Nie no, super. Okej, okay, nie mam pytań. No to poromansuj ich trochę na koniec. Co byś chciał? Flirtować. Przestań ciągle to robić! Ona wiecznie tutaj... Pomacał sobie Mirek trochę. O, już idziesz na egzamin? No to idź, Mirek. Przynieś piątkę. 4,8, czemu mu średnia spadła? Ale chamstwo. 72 godziny zanim Mirosław Langra opuścił ten teren uczelni. Zdobyliśmy stypendium i... Hurra! Z takim stypendium... Aha, fajnie. No to co, chyba musimy zrobić przyjęcie w togach. Chyba poczekamy sobie chwilę, co? On chce znowu się doigrać. Dobra, niech idzie. Patrzcie, jakim krokiem pewnym idzie. Patrzcie. Spójrzcie tylko na niego. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Patrzcie na tego typa. Mirek. Czy wy to widzicie? Co za poza? Taki cwaniaczek? Nie wierzę, nie? Zobaczymy, zobaczymy, co ci z tego wyjdzie, moi drogi. Ja ci zrobię kwocie. O, jaki on jest piękny. Za przystojniacha. Psy, jak on chodzi, nie mogę. Ale, no, bo ona tutaj, tak, on po prostu chce ją uciszyć, bo już ma dosyć. A, no nie pocałujesz jej, no nic nie poradzę. No zepsułeś prysznic. To może się naprawiła, co? Zamknij w końcu tą jadaczkę. Jedyny sposób, żeby ją uciszyć. Lepiej ci? Świetnie. Czy my coś potrzebujemy na tę imprezę? Chyba nie. Wszystko mamy. Piciwo jest, fajnie jest. Muzyczka gra. To chodź na dół. Zrobimy imprezę tutaj.
podróż, przyjęcie. No kurczę. No dobra, zrobimy podyplomówkę, no. Pozapraszam wszystkich przyjaciół. Nie wpijaj mnie. Robimy znowu imprę. O, Mirek, jak ty wyglądasz? Cudownie. Ja tutaj nic nie słyszę, halo. Nie mogę mieć głośności, nie mogę. No i to. Napij się. Co my tu jeszcze możemy wystawić fajnego? Zobaczcie, zabrakło soku. Boże, muszę nową. Patrzcie, idą, jak oni fajnie wyglądają. Wszyscy. Ale super. Jak szaleć, to szaleć. Kupmy tą beczkę. Nawet dwie. Weźmy szampana. A co? Jakieś balony? Nie, w domu możemy. Dobra. To zacznijmy imprezę. Słuchaj, spójrz na tego dowcipu. No słuchaj tego dowcipu, jak już ci opowiada. Wszyscy, ale to świetnie wygląda, jak oni wszyscy w tych togach. Nudy. No cóż, no może co, potańczymy. Tańcz, taniec, polomaniec. Ja wam tu popikam. Popikam tylko tym w togach, to będą fajnie wyglądać. Gdzie co ta choinka nam tu przeszkadza? Wezmę ją sprzedam. Albo posłuchaj, też może być. Zróbmy im na tym kwocie. Bo fajnie wyglądają. Patrzcie, jaki szczęśliwy, jaki uchochany Mirosław. Fajnie to wygląda. Czego tam ryczysz, Halina? Może znieśmy toast. Znieś teraz z Carmen. W końcu ją zaprosiliśmy, więc... Czekajcie. Jaka mina. Zobaczcie na tego kolesia. Dobrze, my tutaj robimy sesję jak zwykle. Bo czemu by nie? Carmen, włosy ci zasłaniają całą twarz. No dobra, no trudno. Albo Mirek, albo ona. Dobrze, jest. Jest pięknie. W ogóle tak cicho tam mówię, grają. Chyba tak ściszyłam, bo... Zawsze mnie zagłusza. Nadal nudy, to co ja mam z nimi robić dalej? Pij z kranu. Ja tu widzę, że się świetnie bawią. Zobaczcie tylko na nich. Nie możesz się dostać do tego. Trochę lipa. Troszkę lipa. Halo! Puścicie mnie, chcę się napić. Proszę, nie, chodź zapalić fajerwerki. Jest 15, ale to nic. Kto nam zabroni? Kto nam zabroni? Nikt nam nie zabroni. Ale nie on chyba jeden. Dobra, daj spokój, ja tu mam imprezę.
Idę rozpalać fajerwerki. Szybciej tam, Mirek, Boże, jak on się wlecze. O nie, przebrał się. Tylko nie podpal nic. Wszyscy idą oglądać. O! Super po prostu. Robimy ognicho. Piec nad ogniem. I opowiadaj historię. Czemu oni się nudzą? Przecież ta impreza jest świetna, zobaczcie jak się dobrze bawią. Czemu sprzątnąłeś mi szampana, ej? Widzieliście to? Jakie hamóstwo. O, ja wiem co moglibyśmy porobić, moglibyśmy zdjęcia porobić. Wejdź. Na pamiątkę, w tych togach. Tylko proszę, załóż z powrotem tę togę. Nie ma takiej opcji? No zobaczcie, czemu on nie ma tej togi. Mogę mu to założyć? Czemu nie ma? Mirek. No nie ma tak, no proszę cię. Cześćka, chodź. Chodź, zrobimy sobie focie. Carmen! Odsuń się. Czy wy jesteście normalni? Zrób śmieszne zdjęcie. Czemu tu stoisz? Ona mnie prześladuje. Masakra. Jesteśmy prześladowani przez swoją przyjaciółkę. Ona nas pilnuje na każdym kroku. Teraz wam się podoba? Czemu dalej są nudy? Coś mi nie idą te ostatnie przyjęcie. Ule. Chodźcie, poopowiadam wam historię. Może to wam się spodoba? Mogę jakoś zaprosić? O. Ognisko mi się spłonęło. Super, po prostu poopowiadałam historię. Naprawdę. Dobra, nie mam pytań. Tutaj chyba po prostu będą nudy. I tyle. Chodźcie tutaj. Będziemy puszczać bańki razem. Można zaprosić do puszczania baniek? Jest. Ty też możesz, Halina. Cześćka, jeszcze jedno miejsce zostało. Kogo by tu wziąć? Może być Bożena. Chodźcie. Będziemy chociaż bańki puszczać. Czemu już idziesz? Carmen. Siadaj. On chce jeszcze to przyjęcie w togach. Jak można, nie można zakończyć przyjęcia, co? Wcześniej. Śpi na podłodze. No nie można zakończyć. Szkoda. Ale to już tak długo trwa. Ja wam tutaj zrobię jakieś cięcie i wrócimy dopiero jak będziemy kończyć już tutaj te studia, bo... Coś tu się dzieje? Mirek się zerwał z łóżka. Przyjęcie się skończyło. Czyżby było rzucanko? A nie, odbieramy dyplom uczelni. O drugiej w nocy. Co z tego? Odbieramy dyplom. No, Mirek. Zapłonę. O, cyglam. Kasiu! Ciao! Co to miało być? Dlaczego mi się to wisi? Mirek, gdzie masz to płacz? Nie wierzę w to. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Co oni mi robili z twarzą?
Co za niewypał? Jak to, już mnie żegnacie? Już? Ale ja jeszcze nie jestem gotowa. Mój samochód! Ja nie mam słów, nie mam słów. Nie wierzę w to, co się tu dzieje. A, masakra jakaś. Co za niewypał, co za niewypał. Dlaczego? Ostatnia impreza, wszystko. Świetnie po prostu, nie? No i wrócił sobie do domu. To co ja zrobię? Nic mi nie pozostaje innego, jak się zamierzam żegnać. No wybaczcie za ten odcinek, no... Totalnie mi nie wyszło, ani impreza mi nie wyszła, ani nic. W ogóle Mirek stracił twarz. Jestem po prostu w szoku. Dostał tylko jego piękny pokój. Dobrze, że zdążyłam schować mu... samochód. No i nie było tutaj nic takiego wartościowego, tak naprawdę. No trudno, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten sezon w ogóle na studiach Mirka, że było w miarę ciekawie i fajnie. W kolejnym widzimy się już w Miłowie, ja mu znajdę jakieś mieszkanko fajne i będziemy tam się męczyć. Zobaczymy, jak to będzie, nie? A tymczasem dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.